Ja mam taką uwagę, że jak będzie ta pieśń, to wszystkie czapki panowie ściągną. Witam wszystkich gości po południu. Na mam imię Edward Śliwa, mieszkam w Harcie i jestem swatem na weselu tym dynowskim. Aneta Pepaś, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie, obecnie mieszkanka Dynowa. Ten projekt nie powstałby, gdyby nie to, że odczuwamy na tym terenie jakieś pewne zmęczenie już pewnym folklorem i tylko występowaniem kapel. Więc pytanie było takie, czy jeszcze w ludziach tak bardzo głęboko, w ich sercach tkwi tak naprawdę coś, co będzie autentyczne, bardzo wiarygodne. To pytanie spowodowało, że zaczęliśmy poszukiwać nowych dróg do tego, żeby tę tradycję znów pokazać. Nazywam się Julia Makarska, mieszkam w Jaworniku Polskim, stamtąd pochodzę i chodzę do pierwszej klasy liceum w Dynowie. Pełnię funkcję dróżki, które są najbliżej Panny Młodej, pomagają we wszystkim. My po prostu będziemy się zachowywać tak jak na prawdziwym weselu, tylko że nasze wesele będzie trochę starsze i będą inne jadła, po prostu sprzed lat, które kiedyś były w naszych terenach podawane. Będą przyśpiewki nasze, będzie nasza gwara, co najważniejsze, bo my mamy swoją gwarę, mamy swoje przyśpiewki. Nazywam się Zofia Bielec, mieszkam od 40 lat w Dynowie, pochodzę z okolic Dynowa. Uważam, że odegramy dobrze tą rolę. Ach, to jest wesele sprzed 100 lat, tak więc hollywoodzkie triki raczej tu nie pomogą. Wróżba jose, wróżba temu weselowi, kto sporo, to sporo, a jose powoli. Jacek Stochmal z Harty. Jestem wróżbą tego wesela, który no, jednocześnie prowadzi jakby to wesele. Swatym ja se swatym na weselu, na tym swatował nie będę, bo się żenił będę. Weselu zrobili mnie swaszką. Po prostu, żeby podtrzymać tradycję, pochodzę z rodziny muzykalnej. Mój tato grał na skrzypcach po weselach, kiedyś pamiętam. Także bardzo lubię, kocham ludzi, zabawę, muzykę. Nazywam się Dominik Pabiański, mam 17 lat i mieszkam w Dynowie. W performensie Pogórzańskie Wesele odgrywam rolę swata. Swat jest drużyną Pana Młodego i jest jego kumplem. Na początku były próby, mieliśmy podany scenariusz, uczyliśmy się przyśpiewek, tańca, mieliśmy robione wykłady, jak przebiegało tamto wesele, co robiono na tym weselu, jak się ludzie bawili i jakie były obrzędy. Ile ty chłopie można? Tato jak święty Mikołaj! Lata nie ma! Robotny chłop! U mnie trzeba chłopa do cepu, do kółka. Do wszystkiego! Nie, omieby się tamtym. Pokaż się tu! Ładny, o tym mówię. Ale ty, ja cię znam. Nazywam się Dominik Bachurski, mam 17 lat, mieszkam w Bachurzu. On mi wytłukł nasienny konicz. Tak, jeszcze ortalium dziada zostawiłem. Jestem jednym z głównych bohaterów wesela, tak jak to na każdym weselu potrzebny jest pan młody i pani młoda. No i ja gram właśnie jedną z tych głównych ról. No jest to ciekawe jakby wyzwanie, aczkolwiek jest to również świetna zabawa. Można by się spróbować! Nie wolno, młoda nie! Celem projektu było stworzenie etnoperformance. I w trakcie tego procesu istotne są towarzyszące temu zadaniu czynności badawcze, które podejmowaliśmy jako grupa badaczy. Wywiady, obserwacje. Wywiady były prowadzone z bardzo różnymi osobami. Osoby te brały czynny udział w performansie i odgrywały tam kluczowe role. Nazywam się Joanna Bielecka-Prus, pracuję w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jestem socjolożką i antropolożką. Interesuję się badaniami etnograficznymi oraz badaniami jakościowymi. Niektóre zaś osoby z kolei wnosiły do tego etnoperformansu swoje własne doświadczenia, chociażby swaszka,
pełniła właśnie rolę swaszki na weselach. I ona wnosiła do całego przedstawienia, ale także do całego procesu badawczego swoje własne przemyślenia. Czym taką gromadą spakowali do nas? Obecnie mówią starościna, ale wcześniej to mówili swaszka na kobietę, która była z rodziny. Była to kobieta, musiała być trochę starsza, nie całkiem młoda. Gór sztuk 80. 40, dajcie, ja zgodno. 40 na pół. Za swaszkę zazwyczaj brali majętną kobietę, chociaż ja nią nie jestem, ale brali majętną, jakąś taką, żeby przedstawiła po prostu się jako gospodyni wesela, pomagała po prostu rodzicom, jednym, drugim, no i reprezentowała tak jakby rodzinę na weselu. Proszę bardzo, ładna. Brawo! Ładna. Ta ci się podobała? Ta mi się bardzo podoba. To ja przyjmuję i kontykuję. No to jest moja młoda. Bardzo się cieszę. Jestem Jana Osiadły, jestem z Sucicka Wodnickiego i mam 16 lat. W przedstawieniu biorę udział jako pani młoda. Rola pani młodej polega na tym, że no tak jakby jestem ozdobą, mam ładnie wyglądać, no i też troszkę śpiewać, no i wychodzę za mąż. Nasza pani młoda, piękna jak lelia, wyszła na góreczkę, wiatr ją owiewa. A nasz panie młody, daj nam gorzkiej wody, będziemy ci śpiewać i twej pani młodej. Jest dużo, dużo różnych przyśpiewów. A teraz, mili goście, zalecą przywitanie pary młodej. Kapela, proszę. Wszystkim swatom i dróżkom kapela i całemu domowi! Nazywam się Martyna Kłysz, mam 15 lat i pochodzę z Dynowa. W przedstawieniu pełnię funkcję dróżki. Jest to osoba pomagająca pannie młodej. Jestem młodszą dróżką, można powiedzieć, że koleżanką z Faszki, młodszą koleżanką. Cześć, jestem Natalia, pochodzę z Dynowa i mam 15 lat. To jestem dróżką, a rola dróżki polega na tym, że no, pomagamy pani młodej, głównie kręcimy się tam koło niej, ale również pomagamy głównej swaszce i bawimy się, tak jak to zwykle na weselach bywa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Amen. Witam bardzo serdecznie wszystkich gości przybyłych na to nasze wesele. Witam bardzo serdecznie rodziców Państwa młodych. I Was witam, szanowni Państwo młodzi. Więc teraz uklęknijcie przed swoimi rodzicami i proście ich o błogosławieństwo Boże. Natomiast wy, rodzice, błogosławcie swoim dzieciom na tej nowej drodze życia. Nadszedł dla was błogi czas, dzień radości w życiu waszym, bo to za chwilę udajmy się do kościoła przed ołtarz Najwyższego, gdzie będziecie ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeństwa. Wasza droga nie będzie usłana różami, będzie ciernista i kamienista. Będą chwile radości i chwile smutku, a wy to wszystko przezwyciężycie, jeżeli miłość w sobie mieć będziecie. Nazywam się Andrzej Sowa. No jestem na emeryturze i żeby dla zabicia czasu, ale nie tylko dla zabicia czasu, zajmuję się działalnością artystyczną, prowadzę
tej chwili dwie kapele ludowe. Wszystko to po to, żeby ocalić od zapomnienia wspaniały folklor muzyczny, jaki jest na terenie Dynowszczyzny, a szczególnie właśnie kapeli Sowów z Piątkowej. Jakby nie było, to jest nasz teren taki trochę odbiegający od innych. U nas na Podkarpaciu mają właśnie swoje tradycje, co gdzie jeszcze po wioskach te tradycje podtrzymują. Są po prostu wiejskie wesela, wiejskie jadła, zabijają świniaki, cielaki, gdzie niegdzie są cateringi, a u nas jeszcze gospodynie pieką, jeszcze gotują, jeszcze podtrzymujemy tą starą, starą tradycję. Po prostu mamy zdrowe wesela. My prowadzimy taką piękną, młodą parę, zobaczcie. Śliczne dzieci, puśćcie nas do domu, zgłaszcie nas trochę. Trochę gości mamy. Trochę gości mamy, tylko patrzymy, sama rodzina. Chodźcie. Wszędzie pełno rodziny. Całe miasta się zjechały, na wesele do was. Do was na wesele. Stoły zastawcie, puśćcie nas. Puśćcie nas. Witamy gorąco. Cieszymy się bardzo. Chleba i sol, żebyście mieli szczęścia do woli. Niech was Bóg błogosławi w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Tak jest! O, brawo! Przypatrzcie teściowa swojemu skęciowi oczy, co jak skurczy synowi, oczy mu się świecą jak skurczy synowi. Kapela, chodź do tego! Zaprzepaszcza się tradycje. Tradycja istnieje już teraz tylko w muzeach etnograficznych, w skansenach, czy jeszcze gdzieś tam. Bardzo mało już i jest rzemieślników na wsi, takich jak dawniej byli bednarze, stolarze. Widzę, co się dzieje w otaczającym nas świecie, w otaczającej rzeczywistości. Jest to wszystko skopane. Ludzie nie wiedzą, chodzą oszołomieni, nie wiedzą, media ich bałamucą, jak tylko mogą. Wszystko to się robi dla pieniędzy, dla show, byle jakiego show. Wesele sprzed 100 lat dużo różni się od obecnego wesela i to mi pozwala jakby poznać te obrzędy i tradycje i zwyczaje panujące właśnie jeden wiek temu. Sądzę, że niektóre elementy właśnie z wesela, które przedstawiamy, będę chciał wprowadzić do własnego wesela, ponieważ są one jakby częścią tradycji kraju, w którym mieszkam i sądzę, że one są bardzo jakby pozwalają lepiej odegrać, znaczy nie odegrać, aczkolwiek przeżyć cały obrzęd. Stara wieś, ludowe stroje, ładne, fajne przyśpiewki. Dobre jedzenie, bardzo dobre jedzenie. Może tam trochę picia, nie za dużo, ale no, tak ogólnie muzyka, bardzo fajna, ludowa. No tradycyjne wesele to bez DJ-a to się nie obejdzie. Na luzie, na pewno na luzie. No. I na pewno dużo ludzi w jakimś fajnym klubie. I tak na dzień dobry, kapela wita gości z Dynowa. Kapela, grać! Wesele odbywało się zupełnie inaczej niż w dzisiejszych czasach. Nie było tak wystawne, nie było tak bogate. Ludzie prości, śpiewali proste piosenki, jedli proste potrawy, ale za to dużo śpiewali, muzykanci dużo grali. Ona temu winna, pocałować go powinna. Pocałować go powinna, on jest temu winien. Mój przyszły mąż będzie pracowity, przystojny, opiekuńczy, miły,
rodzinny. Pana młoda jest bardzo elegancką, bardzo fajną dziewczyną. Przypada mi również do gustu. To są takie rzeczy, gdzie w tamtym czasie były normalnością i musiały być, bo dzisiaj może wiele tych młodych trochę się wstydzi, trochę nie pasuje, no jest już nowocześnie i to właśnie są te tradycje, jak kiedyś to właśnie kultywowano. Życie pomimo biedy wielkiej, jaka nas otaczała, bo Podkarpacie to była właśnie ta tak zwana nędza galicyjska, gdzie było przeludnienie wielkie na wsi i ludzie żyli biednie, ale wesoło. Tradycyjne wesele dla mnie jest okazją do dobrej zabawy. Mamy dużo okazji do tańczenia, śmiania się. Poznajemy dużo ciekawych ludzi, z którymi możemy zawrzeć taki dłuższy kontakt. Dla mnie to jest dosyć dobra przygoda. Po prostu jest rodzinnie, każdy się świetnie bawi, widać te więzi. Policzce, Kasiuniu, wszystkie dziury w dachu, tyle będziesz miała pierwszą nockę strachu. Tyle będziesz miała pierwszą nockę strachu. Nazywam się Anna Kuźniarska, jestem z Dąbrówki Starzeńskiej, mam 15 lat. Jestem dróżką, pomagamy wszystko ogarniać, patrzeć, czy niczego nie brakuje. Trzeba nauczyć się przyśpiewek, trzeba nauczyć się melodii, wszystkiego kiedy, gdzie, z kim, gdzie iść. No, także musiałam poświęcić na to trochę czasu. Oczepiny, tak. Oczepiny to najlepsze. I się pięknie zabawimy! Bawimy się do białego rana! Dróżba zaczyna! Dziewczyny, paski piszczą, sukienki rodują na tańcu! Dróżba jest taki wodzirej, który musi widzieć praktycznie no, wszystkich gości i jednocześnie bawić. Musi każdego zauważyć, do każdego w miarę możliwości podejść, zaśpiewać czy odśpiewać. Wita gości, żegna gości, prawda? No i oczywiście też ma swoją gorzałeczkę, którą rozlewa, częstuje, bo zwykle jest tak, że do drużby są różnego rodzaju przyśpiewki. Fajny chłop, fajny chłop!
nam się udało zrobić, jest rzeczą dla mnie jako socjologa wyjątkową. W tworzeniu etnoperformansu nigdy nie można założyć, jaki będzie ostateczny rezultat. Jest to pewien proces i ten rezultat był dla nas zaskakujący i po prostu nas w pewnym sensie przerósł. Nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, że tyle ludzi może się w to zaangażować. To ponad 160 osób, ponad 4 miesiące pracy, to 5 godzin samego widowiska, które było cały czas pełne emocji, 5 różnych wiosek zaangażowanych w to wszystko. Z każdej wioski to około 20 osób, które przyjeżdżały przez 4 miesiące na próbę. Oprócz tego 3 wozy, kilkanaście metrów stołów, które były ustawione dla ludzi, którzy przyszli z zewnątrz. To myślę, że około liczba 500 osób, która w samym tym performansie uczestniczyła. To jest tym moim zdaniem najistotniejsze, że my kultywujemy tradycję naszych pradziadów. I co więcej, możemy przekazać młodemu pokoleniowi, które miejmy nadzieję, że będzie dalej to kultywować, choć mówię, no dzisiaj na weselach jest już tak to mniej to takie rozpropagowane, bo gdzieś tam jest, to się wstydzą, to nie umieją, to nie znają, prawda? I to jest właśnie dobrym pomysłem, że doszło do tego i myślę, że będzie wiele jeszcze innych takich pomysłów, które po prostu będą takim wspomnieniem naszych pradziadów, jak kiedyś się może i bawili, ale jakie tradycje nam przekazali, bo to jest, no innymi słowy, nasza polska polskość tradycja. Aleś ty jest wymyślany, chodzisz u mnie poza ściany. Moja mamo, proszę mamy, o jak mi się przykrzesamy. Moja córuś, ja ci wierzę, chociaż stara też mnie bierze. Okazało się, że nie da się stworzyć po prostu scenariusza etnoperformansu. Jest to tak żywe przedsięwzięcie, które nie da się ograniczyć w sposób sztuczny podziałem na role. Ludzie właściwie nawet nie odegrali, oni przeżyli ten performance, odtwarzając, ale jednocześnie przeżywając te role w pełni. Rozmarynowy. Nie da cię to zjąć.
trzymajcie, dajcie swego.